Warszawska Polonia w tym sezonie zwyciężyła dotychczas tylko raz i przed meczem z Hydrotrakiem miała na koncie 6 porażek. Radomianie byli więc zdecydowanym faworytem tego starcia. Wcześniej wygrali wszystkie 7 rozegranych spotkań. Mimo to podopieczni Roberta Witki długo męczyli się za outsiderem. Do przerwy przegrywali 28-37. W drugiej połowie też mecz nie układał się po myśli Radomian. Polonia prowadziła nawet 66-58. Po dramatycznej końcówce Hydrotrak doprowadził jednak do dogrywki, a w niej okazał się lepszy od rywali, wygrywając 10-3, a w całym meczu 79-72. Dzięki temu Radomianie awansowali na pierwsze miejsce w tabeli. W Suzuki pierwszej lidze są jedynym zespołem, który do tej pory nie zaznał goryczy porażki.